STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Andrzej Kulesza, członek Galerii Sław Jagiellonii, a także zawodnik drużyny, o której mówi się pierwsza wielka Jagiellonia lat 80. Czym dla Pana jest obecność w gronie tych 27 najbardziej zasłużonych piłkarzy Jagiellonii Białystok? No na pewno to jest jakieś wyróżnienie. No raczej spodziewane, bo w sumie byłem podstawowym zawodnikiem tego klubu w tamtych czasach. No i myślę, że liczę na ten muralu tam w odpowiednim miejscu, widocznym, fajnym. Panie Andrzeju, jak zaczęła się w ogóle Pańska przygoda z piłką nożną, ponieważ kiedy Pan dorastał, Pan akurat jest, można powiedzieć, nieco starszym zawodnikiem od tego pokolenia, można powiedzieć, drużyny trenera Karolusa, czyli Michalewicza, Bajerów czy Kiera. Pan dorastał tutaj w czasie, kiedy wiodącą siłą Białymstoku wcale nie była Jagiellonia, ale Włókniarz i też we Włókniarzu stawiał Pan pierwsze kroki. Nie, tam w sumie tam encyklopedie wszystkie po prostu zamieszane. Ja po prostu piłkę zacząłem trenować. Nie pamiętam, jakie to lata były, chyba w wieku 16 lat. To była Juwenia Białystok. Był taki klub. Chodziłem tam na pierwsze treningi. Nie grałem, ale później rzuciłem. No i ja wiem, że miałem talent piłkarski. Chyba nie, byłem wyrobnikiem. Zacząłem strzelać z łuku. Uczęszczałem na zajęcia z boksu kilka razy. Ale chciało mi się, bo naprawdę, no, straszne byłoby jak 3 minuty walki, machania rękoma, także chyba któryś z braci Szeremetów dał mi taki potężny cios i zrezygnowałem. Podbródek i koniec. Strzelałem z łuku, ja wiem, tak Jeloni. No wiedziałem, zazdrościłem starszym kolegom, którzy już w klubach grali. Z mojego podwórka tu niedaleko na Sienkiewicza 28, tu gdzie bar Grodno jest, tam urodził się i wywodził się Leszek Czarnecki. Super talent, grał w Gwardii Białystok. No i za jakiś czas właśnie zacząłem tam trenować. Kiedyś tam poszedłem z nim na trening. No i taki był jeszcze Andrzej Matusiak, który mnie zachęcił. Piłkarz drugiej drużyny Gwardii. No okazało się, że tam czasami brakowało do składu zawodnika. To wystawili mi na lewą kartę jakąś tam. Kopnąłem, z mojego podania bramka padła i powiedzieli chodź na treningi. I tak pomału, no, w takim szumie autotreningiem, zaparciem. No. Praca sama. Chciałem zostać piłkarzem nagle i już się po prostu udało. I takie moje początki były. Następnie Włókniarz Białystok. Kupę zawodników odeszło właśnie do Jagiellonii. Zostali młodzi chłopcy, z urzędu dostaliśmy trzecią ligę. No i pamiętam, że z powodzeniem graliśmy jako młody skład, naprawdę. Potrafiliśmy nawet na tej Jagiellonii wzmocnionej dorzucić parę bramek w sparingu. No, później wojsko. No i po wojsku udało się do Stoczniowca. Tam było zapotrzebowanie na stopera. Jakoś tam mi się udało załapać. Nawet wtedy członek kadry młodzieżowej do 20 lat, Kaczmarek. No ja go po prostu wygryzłem z tej pozycji. No i 2,5 roku w podstawowym składzie. Zapytam jeszcze o to wojsko, ponieważ Pan odsłużył wojsko grając w Śniartwach. Tak, Śniartwach, tak. Jak wtedy z perspektywy zawodnika wyglądała służba wojskowa? Czy często ubierał się Pan w kamasze i ruszał na przykład na poligon, czy to jednak po prostu była gra w piłkę, a raz na jakiś czas zakładało się mundur? Nie, Śniadmy już były takim zespołem, to w sumie podlegało pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Wtedy działał prężnie Pan, jak się nazywa, zapomniałem. No ale taki Pan sierżant, to jest, zapomniałem, potem działał w PZPN-ie. No i werbował zawodników. Nawet tam zdarzało się, że z Legii Warszawa zawodnicy przychodzili. No to była trzecia liga wtedy chyba. No, był lustro w sumie. Tylko trzeba było siedzieć w jednostce. Dostawaliśmy przepustki. No oczywiście sobota, niedziela była zajęta, bo mecze były. No odbębniło się i potem do Stoczniowca poszedłem. Właśnie w Stoczniowcu po raz pierwszy styka się Pan z poziomem centralnym rozgrywek, bo to była już druga liga.
Tak. Jak pan wspomina w ogóle, bo dla zawodnika, który do tej pory grał trzecia, czwarta liga, jednak na tym poziomie regionalnym, przejść na ten poziom już ogólnopolski, gdzie już trafia się na drużyny z różnych części kraju? No, bardzo łatwo mi poszło, naprawdę. Także w sparinga strzeliłem dwie bramki. Takim pierwszym kolegą to był kolega, zaraz, jak się nazywa? Marek. Zapomniałem też o kadry narodowej. Po prostu, czy udało się, to już z góry było przesadzone. No, ślizgi, to pokazałem taką no, gamę swoich zalet, ślizgi takie pozorowane, wszystko walka. Przypadło to do gustu trenerowi i oczywiście zostałem. W zasadzie można powiedzieć, że rzadko kiedy widzi się, że zawodnik sam z siebie chce grać w środku obrony, bo to jest taka pozycja, bym powiedział, taka trochę mało eksponowana. Nikt nie zwraca uwagi na środkowego obrońcę, bardziej zwraca się uwagę, nie wiem, na bramkarza, który wybroni mecz, na napastnika, który strzeli hat-tricka, ewentualnie na jakiegoś, nie wiem, skrzydłowego, który przedrybluje paru rywali. Tak. Natomiast ta tak zwana szóstka, czy środkowo obrońca, to jest taka bardzo niewdzięczna pozycja, gdzie jeżeli zagra się dobry mecz, to się go raczej rzadko kiedy chwali, a jeżeli zagra słaby mecz, to zazwyczaj on jest pierwszy gnojony. Tak, ale wtedy na obronie kogo się stawiałem? Wysokiego chłopa, koszeni w ogóle, wszystko, a tak ciałem. No ale ja to preferowałem bardziej grę taką techniczną. Ja no nie wiem, czy to elementem technicznym była, czysty odbiór piłki. No i w tej lidze właśnie miałem naprawdę bardzo dużo odbiorów piłki. To nawet trenerzy zwracali uwagę. Grałem w reprezentacji Gdańska nawet. No fajnie, fajni koledzy, młody zespół, no ale niestety spadek. Nie utrzymaliśmy się i wróciłem tu do Białegostoku. Miesiąc próby w Ruchu Chorzów byłem. Stal Mielec, tydzień czasu i w Wiedzewie, tydzień czasu. Także duże ceny. Ale nie było szans załapania się w Widzewie. W Widzewie miałem kontakt właśnie z trenerem, Żmudą, który naprawdę, no zagrałem fajny sparing, ale powiedział wtedy z kadry juniorów, zakupili chyba 10 piłkarzy młodych. Powiedzieli, że ciężko będzie, no i myślę, po co się tułać po świecie. Tutaj mama jest w Białymstoku, rodzice, siostra i wróciłem. No. Tym bardziej, że trochę, wie pan, w tym Gdańsku to trochę byłem rozrywkowy, no. Wszyscy się bawili kiedyś. Na wybrzeżu fajnie było i myślę, po co tak żyć, nie oszczędzać. Wróciłem tutaj do domu. Zahaczę jeszcze o Gdańsk z jednej bardzo prostej przyczyny. Zdaje się, był to czas stanu wojennego. Gdańsk, wiadomo, wszystkim kojarzy się, Lech Wałęsa, stocznie i tak dalej. Jak pan osobiście przeżywał tamte momenty? Mieszkałem, miałem kwaterę na Zaspie, naprzeciwko bloku Wałęsy, 200 metrów. Także tam, no przygoda była, jadłem na stocznię obiad i nagle było już stocznia zamknięta. Ja mówię, że na trening idę. To od razu powiedzieli, o darmo zjedz jakiś pewnie. O kurde, piłkarz tego, sprawdzili, że mieliśmy stypendium normalne, wszystko, wypuścili. Mieliśmy piękny autokar Volvo z napisem Stoczniowiec i wtedy Wałęsa mówi, jazda w Polskę tym autokarem. Policja zatrzymywała nawet po drodze, nie za szybko, tylko co tam się dzieje w tym Gdańsku. No piłkarze Arki pociągami musieli jeździć w ogóle. Jakaś frustracja była, czy my zarabiamy, czy drobzedami jesteśmy. No okazało się, że piłkarze stoczniowca normalne stypendium mieli, także zostawiono nas spokojnie. Jak wy reagowaliście wtedy na to wszystko, co się działo, na te wszystkie zmiany polityczne? Znaczy zmiany polityczne może wtedy jeszcze nie następowały, ale na te zmiany społeczne, bo to one były kluczowe. Wiadomo, że wtedy, można powiedzieć, w Gdańsku wszystko się zaczęło. No tak, widziałem strajki. No. Przecież wiadomo, że stadion Stoczniowca był obok hali tej właśnie stoczni. No ja miałem pieczątkę w Gdańsku. Później jak mieszkałem w Gdyni, to miałem kłopoty naprawdę z powrotem do domu, bo przy okazaniu dowodu osobistego okazało się, że pieczątka Stoczni Gdańskiej. No to nieraz na komendzie byłem, nieraz chcieli dom przeszukać, kwaterę, także no ciężko miałem naprawdę. Za pieczątkę. Wspominał pan o pobycie w Widzewie Łódź. To był, zdaje się, wtedy ten wielki Widzew. Miał pan okazję trenować, podejrzewam, z
wielkimi zawodnikami. Jak pan to odczuwał, że może ma okazję trenować z piłkarzami, którzy przed chwilą grali z Juventusem, z Manchesterem, bo to jeszcze Bońka chyba już wtedy nie było w Widzewie, ale... Nie, już tam. Proszę? Wtedy odchodził chyba Władek Żmuda odchodził w tym czasie. Ale pewnie jeszcze ale Smolarek. Ale Bojado zostało, Smolarek i wszyscy, Smolarek właśnie. I graliśmy sparek między sobą. Nie zapomnę, jak Smolarek mi okręcił tak. No dośrodkowa bramka z tego padła. Ale drugim razem już jak Smolarek poszedł, też tak patrzę, chytrze, ustawia piłkę. Szykuję piłkę na zakos. Ja po prostu raz ślizgiem zrobiłem właśnie i tak stałem, dobrałem mu piłkę. No. No to podobało się to robisz ludzie. Ale no niestety, co jeszcze, stoczniał jeszcze za mnie 1 000 000 zł zarządem. No, była propozycja oczywiście, żeby rok został na karencji, ale zrezygnowałem. Wróciłem do Białegostoku. Mimo wszystko, czym dla pana, jako dla młodego cały czas zawodnika, była możliwość trenowania u boku piłkarzy, którzy, tak jak mówię, przed chwilą grali z Juventusem, z Manchesterem, byli w półfinale Pucharu Europy. To przecież to było wtedy, rodził się ten wielki Widzew. No fajnie, no tam miałem kontakt poprzednio jeszcze z drugiej ligi, Praga, Myśliński. Z kim jeszcze miałem kontakt? Z Bolestą. Także no, pewnego razu nawet poszliśmy tam w hotelu. Sobie piwko się wypiło, no wiadomo. Jakieś tam rozmowy były. Pół drużyny to już znałem poprzednio, także. Wraca pan do Białegostoku. Sięga po pana, albo inaczej przychodzi pan po prostu do Jagiellonii Białystok, która wtedy była takim zespołem trochę balansującym. A to raz awansowała, a to raz spadała. Wtedy do zespołu powoli wchodzili młodzi zawodnicy od trenera Karalusa. Szuksda, Bartnowski, później pojawił się Czykier, Michalewicz. Na początku może nie, bo jeszcze był zlepek starych zawodników. Marek Leśniewski, no. Pan Mosiuszko, przecież Sławek, Tołka, czy inni, byli to wyrobnicy tacy, porządni piłkarze. Mirek Sowiński, no, Mirek Tyszko, Andrzej Kołosowski, także kupę zawodników takiego. I tak sobie pomyślałem, że jednym rzutem osiągniemy drugą ligę. I tak się stało. Właśnie równolegle, powoli, tak jak pan mówi tutaj, że byli ci zawodnicy doświadczeni, tak jak no, chociażby jeszcze Szwajkowski czy właśnie Sowiński. Z drugiej strony powoli ta młodzież wchodziła, coraz większym rzutem brała tę drużynę. Widział pan w nich tę klasę i tę jakość, która zresztą później miała się objawić, czy to w drugiej lidze, czy nawet prowadzącej? Tak. Byli stopniowo wprowadzani do drużyny, także ta młodzież napierała. Pomału starzy podchodzili. Już Sławek Tomkacz, potem Marek Leśniński. No i tak część zawodników z Włókniarza, z okolic i w sumie tak właściwie nikogo nie ściągnięto z tego obcego. No ale udało się stworzyć taką paczkę, która grała sobie do piłka, naprawdę. Można powiedzieć, że tamta Jagiellonia powoli się kształtowała. Do drużyny dołączali Antoni Cywik, później Henryk Mojsarz, to chyba jedyny zawodnik z tamtej drużyny, który nie pochodził z Podlasia, bo pochodził tam właśnie nomen omen z Wybrzeża. Jak wyglądała wtedy wasza integracja? Dużo się mówiło o tak słynnych ogniskach, które zresztą miał zapoczątkować Mojsa. Tak, to znaczy w takich ogniskach to już w Gdańsku uczestniczyłem. Czy Zimą Jasełka na przykład, co się nazywało. No i po prostu integracja zespołu, omówienie jakichś szczegółów, każdy mógł sobie w oczy popatrzeć, błędy sobie wytknąć i przy okazji pobawić się przy piwku. No wtedy dobry okres był, bo zaprosiło się paru takich gości, którzy też tam postawili na przykład. Policja odwoziła czasami też tam, żeby do domu. No była zabawa, no. Jagiellonia, można powiedzieć, stała się taką, była cały czas, zresztą, tak jak mówił niedawno Ryszard Karalus,
taką drużyną bardzo białostocką, gdzie było mnóstwo zawodników, czy to z Białegostoku, czy to z okolic. Czy ten fakt, że wy czuliście się tak silnie związani z tą Jotką, z tym zespołem, sprawiał, że byliście w stanie później na boisku dać z siebie nie 100, a przez 120%? Tak, to po prostu wychodziło, granie. Trochę może i jakoś szło tak, ale na poziomie drugiej ligi takie średnio normalnie szło. Dopiero Wójcik tak przyszedł, dał na wolną rękę. Kupę zawodników tych młodych zostało właśnie i oni tworzyli później trzą zespołu. To ja już stary się robiłem, Sylwik stary się robił, chociaż jeszcze byliśmy przed 30. No, no i ekspansja młodych zaowocowała. No właśnie, zapytam o trenera Wójcika, bo w zasadzie z każdym, z kim rozmawiałem z waszej drużyny, o nim opowiadał. To jego wejście do szatni, to jego pierwsze spojrzenie, kiedy powiedział wam, którzy wtedy znajdowaliście się w dolnych rejonach tabeli, powiedział: panowie, będziemy walczyć o awans. Jak tak. pan zareagował na te słowa? Tak, z tym, że ja rozmawiałem z Wójcikiem. Wójcik powiedział, że to trzeba 2 lata. Ale ja powiedziałem, że po co 2 lata czekać, jak można za rok. Jeszcze puchara zagramy. No było tak. Także, no co mój Wójcik ustawił starszych zawodników: słuchajcie, wy macie swoją zabawę, uważajcie na młodych, żeby po dyskotekach nie robili wstydu. Tam. No wiadomo, młodzież się bawiło. Nam zostawili wolną rękę, także były takie wypadki nawet, że jak byliśmy zmęczeni po meczu, czy tam nawet się piwko wypiło, no to luźny trening, po południu odpocząć, drugi trening. Bo niektórzy trenerzy nawet zdarzały się wypadki, zażynali. Kupę takich jeszcze trzeźwiejących piłkarzy przychodziło. Wtedy co? Bieg, ćwiczenia, żeby dojechać. Po co? Odpocząć, po południu trening. To było bardzo dobre. Mówił pan o tym, że waszym jakby zadaniem, przede wszystkim podejrzewam pewnie pana, Sylwika czy Sowińskiego, było w cudzysłowie może nie tyle pilnowanie, co doglądanie tej młodzieży. Czy ci chłopcy od trenera Karolusa, jak Czykier, jak Bajerki, czy jak Michalewicz, byli ciężcy w opanowaniu, czy po prostu tworzyli się po prostu z graną paszkę kumpli? Byliśmy na stopie koleżeńskiej, nie było tam. No wiadomo, do jakichś spraw takich organizacyjnych czy pozabojskowych to decydował dziadek, nasz Sowiński. Zawsze nadawał ton, czy kufel po kolei nalewał każdemu. No, był takim przewodnikiem. No. Z samego szacunku już wynikało z wieku. No. Co pana zdaniem spowodowało, że Jagiellonia, która, tak jak pan mówił, do przyjścia Wójcika była taką drużyną trochę wyrobników, środek tabeli w drugiej ligi, nagle zaczęła po prostu wygrywać. Za kadencji Wójcika w drugiej lidze sprawdzałem, ostatnio Jagiellonia przegrała 3 mecze przez 1,5 roku. To jest, można powiedzieć, seria nieprawdopodobna. To był kawał takiej fajnej zabawy, naprawdę, bo zabawa pozaboiskowa, przyłożenie się do treningów, luz, nie z jakimś cierpieniem, z nastawieniem. No, po prostu Wójcik dał luz. Sam był luźnym człowiekiem. Zresztą odwołuje się do książki Wójcika. Tam wszystko jest napisane prawdziwie. Mhm. Można powiedzieć, ta pierwsza runda już z Wójcikiem, tak jak pan mówi, złapaliście ten luz, złapaliście ten feeling. Praktycznie kończycie na 3. miejscu, gdzie zaczynaliście rundę blisko strefy spadkowej. Czy nie baliście się wtedy marzyć o tej pierwszej lidze? Bo wtedy, można powiedzieć, wcześniej, jeszcze nawet rok wcześniej, ta pierwsza liga dla Białegostoku brzmiała trochę jak takie powie science fiction. No nie ma zdania, po prostu wyszło, mi się wydaje. Graliśmy solidną piłkę i już w drugiej lidze, nawet Górnik Turów, ten Górnika Turów, albo Chynek, powiedział, że widzę jednego zwycięzcę do was. Tak się stało. Grał pan w duecie z młodym wtedy, wchodzącym do drużyny defensorem, Mariuszem Lisowskim. Jak pan wspomina współpracę wtedy z młodym, nieokrzesanym jeszcze, ale mającym świetne warunki fizyczne defensorem? No, był trochę narwany chłopak, no, taki, ale dość solidnie grał naprawdę.
miał też to takie, chciał zaistnieć. A powiem o Mariuszku, że naprawdę bardzo go lubiłem. Nawet na zdjęciach, gdzie widać nogi w pierwszym szeregu, Mariusz stawał na palce, żeby wyżej po prostu, bo powyżej my 90 do kadry biorą, ktoś może by powiedział, nie wiem, no, ale mam te zdjęcia nawet to. Ale współpraca na dobrze się układała. To, co on nie zebrał, to ja zabrałem. Tak. Opracowaliśmy taki system, na przykład z Ankiem Cyrulikiem czy z Jarkiem Bartowskim. Odbiór piłki 2-2. No, napastnicy mieli ciężko, naprawdę. Uzupełnialiśmy się bez ruchu. A sukuracja zawsze była. Potrafiliśmy nawet zagrać już wtedy trzema obrońcami. Ja schodziłem na prawo, Bartowski wahadełko robił, także... Właśnie Bartnowski opowiadał taką historię, że Wójcik potrafił z was wyciągnąć te takie najbardziej pozytywne cechy i na nich kazał się skupiać, typu Bartnowski, wiadomo, solidność, Cylwik, taka waleczność, pan odbiory, Lisowski, wiadomo, taka twardość w grze, jakby nie wymagał od was żadnych takich dodatkowych, jak to się mówi, nie szukał kwadratury jaja, tylko mówił po prostu, że piłka nożna to jest prosta gra, więc grajmy w możliwie najprostszy sposób. Prosta gra, Wójcik powiedział, to jest prosta gra. Zobaczcie, proste zasady, a jednak nie przestrzegamy tych zasad. Już panu powiem przykład, jak z Wójcikiem rozmawialiśmy. Z Wójcikiem ustaliliśmy tak, atak przykładowo 2-2. Przecież to jest bardzo proste. Podchodzisz do zawodnika, który ma piłkę, kontrolujesz tego zawodnika, on zgrywa do współpartnera swojego, kontroluje, żeby on nie uciekł na wolne pole, wszystko, odebranie klepy tak zwane. Proste, ale niestety do dziś nawet w wielkich klubach to nie istnieje. A my takie próby na przykład z Zankiem Cylwikiem, z Bartowskim robiliśmy. To było kasowanie ataku skrzydłem. Można powiedzieć, że w sezonie 86-87 wasza Jagiellonia jak czołg przejeżdża się po kolejnych rywalach. W zasadzie gromadzicie na trybunach tłumy, tak patrząc nawet po frekwencjach, które wtedy były na meczach drugiej ligi, gdzieś tam 8 tysięcy, gdzieś tam 7 tysięcy, gdzieś tam 6 tysięcy, Białystok 30 tysięcy. Można powiedzieć, że tam praktycznie co kolejka to 20 tysięcy to było no niewyjęte. Pan już był wtedy doświadczonym zawodnikiem, już miał swoje jakieś tam doświadczenia wyniesione, czy to z Orzysza, czy to z Gdańska. Jak pan na to reagował? Euforia, zachwyt, naprawdę. Ja jak zawsze uczestniczyłem w meczu, to łączyłem się z kibicami, z tymi starszymi, naprawdę. To była łączność z publiką i bardzo dobrze się grało w Białymstoku, naprawdę. To był luz, naprawdę. No, to wszystko wychodziło, no jak wychodziło, to były momenty faktycznie takie załamania, że słabi po prostu. Słabi się czuliśmy, no po prostu. Nie wiadomo, czy to dotrenowanie, czy przemęczenie, ale w sumie bardzo dobrze nam szło, naprawdę. Można powiedzieć, bierzecie wtedy drugą ligę z marszu. Chyba bodajże dwie kolejki przed końcem w Sosnowcu zapewniacie sobie awans. Wszyscy, z którymi rozmawiałem przed tym meczem, o tym meczu w Zagłębie, wszyscy mówili, że tam w zasadzie nie było jakiegokolwiek strachu, że coś się nam potknie, że coś nam może nie być, po prostu czuliście się tak bardzo pewni siebie, nakręceni tymi zwycięstwami. Co pan osobiście czuł po tym meczu w Sosnowcu, kiedy już sobie zapewniliście promocję do pierwszej ligi? No fajnie, no wiadomo, jakieś nagrody pieniężne, kariera, co poza tym idzie, no. Satysfakcja. Inaczej, kiedy panu włączył się taki, jak ja to mówię, czasooczekiwacz na ten debiut w pierwszej lidze, na mecz z Widzewem? Bo tym meczem, kiedy już wiadomo było, że Jagiellonia ten pierwszy mecz u siebie zagra z Widzewem, wszyscy spodziewali się, że w Białymstoku to będzie wielkie święto. Jak długo, znaczy inaczej, jak długo przed meczem zaczął pan już przeżywać ten mecz z Widzewem? Ja spokojnie przeżywałem. Zabrano nas na taki na nocleg oczywiście. Wieczorem w przeddzień meczu obejrzeliśmy film Piłkarski Poker. To była premiera. No i razem z zawodnikami Widzewa, żeśmy ten mecz oglądali. No, kupa śmiechu było, fajnie. Jest to ciekawe, co pan mówi, bo dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić, żeby dwie drużyny grające w Ekstraklasie spotkały się w hotelu i sobie tak. Po prostu, nie wiem, no wieczór razem spędziły.
fajnie było. No. Porozmawialiśmy, znałem tam kupę zawodników, znałem się z ligi. Właściwie kiedyś zawodników się poznawało po spotkaniach towarzyskich. Na przykład w Kamieniu tam potrafiono zorganizować zgrupowanie dla 8 zespołów. No i wtedy się jakieś takie kontakty były. No i liga się znała po prostu. Czy z meczu, czy nawet jak kogoś sfaulowałeś, to potem się przeprosiłeś z tego, potem wreszcie ten mecz łapał, już polowałeś tym na nim. Panie Andrzeju, dzień meczu z Widzewem, 9 sierpnia 1987 roku. Jarosław Michalewicz opowiadał, że jadąc na stadion miał wrażenie, że miasto jest puste, że wszyscy powyjeżdżali, bo to był gorący dzień. Natomiast kiedy przyjechaliście już na stadion, to okazało się, że tam już nie ma gdzie szpilki wcisnąć i wy jako zawodnicy byliście zszokowani, że wasze żony, narzeczone i partnerki siedziały na bieżni, bo już nie było dla nich miejsc. Więcej ludzi by tam mecz oglądało, gdyby drabiny były takie wysokie na te sosny, bo to, tam ludzie też powozili na te drzewa. Ale to było fajne, bo spotkałem się nawet z jednym takim małżeństwem. Po prostu na tym meczu siedział chłopak, obok dziewczyna, kibicowali i tak się zapoznali, po prostu założyli rodzinę. Mają dwie córki i do dziś należą do klubu kibica, chodzą na mecz. Całą rodziną. Mhm. Także ciekawe naprawdę. Mhm. Ja bym pan chciał naprawdę telefon do nich, tego bardzo przyjemny wywiad byłby z nimi naprawdę. No, myślę, że... Małżeństwo z Widzewa, z tego meczu właśnie. Aha, super. Dobrze, panie Andrzeju, te pierwsze wasze zderzenie z pierwszą ligą, obecną ekstraklasą, można powiedzieć takie dosyć bolesne, bo patrząc po wynikach, wy tych... Mieliście grę lepszą niż wyniki. Wyniki nie odpowiadały waszej grze, z tego względu, że jeżeli już przegrywaliście, to skromnie. 0-1, 1-2, jakieś 2-3. Może poza tym meczem z Górnikiem zawrzeć, tu jednak Górnik przyjechał i solidnie sprał wam skórę. Jak pan uważa, z czego to wynikało? Czy to było brak tego doświadczenia obycia ekstraklasowego, czy może już jednak ten poziom, gdzie wtedy w tamtej pierwszej lidze grała jednak cała reprezentacja Polski, sprawiał, że tu trzeba było wznieść się jeszcze na wyższy poziom? No, wiadomo, że w każdej drużynie są wzloty, upadki, są słabsze mecze. To jest wliczone w kalkulacji. No, ale mi się wydaje, jakiś średni poziom ligowy żeśmy utrzymali. No. Mhm. To nie jest żadna niespodzianka. No. Słabsze momenty po prostu. Czasami jeden błąd zadecydował, który się ciągnął potem przez parę meczów. Mogę odnieść takie wrażenie, że kluczowym momentem, który pomógł wam wtedy utrzymać się w pierwszej lidze, było przyjście trenera Mojsiuszki. Andrzej Abrożej mówił, że wtedy zimą cały klub się na tyle mocno zmobilizował, padło hasło, że musimy utrzymać pierwszą ligę do Jagiellonii, że nie może być tak, że my awansowaliśmy po to, żeby zaraz po roku z tej ligi spaść. Była wielka mobilizacja w was, wśród piłkarzy, wśród trenerów. Który to roku? Pierwszy sezon. Pierwszy sezon? Tak. Nie, no w sumie. Wójcik dawał nam większe luzy. Właściwie Mirek Mojsiuszko bardziej tak rygorystycznie podchodził do tych spraw. Bardziej służbowo. Wójcik był bardziej taki bezpośredni, bardziej luźny taki. No. Ale wiedział, że to co mówił, że się spełni. No. Macie luz, chłopaki, tego. Gramy, ja wam pomogę, tego. W sumie dużo takich spraw wychodziło z autotreningu takiego, no. Doświadczenia z tego. To była improwizacja. Na skalę często, no tak. Młodzi zaczęła grać, odbierać piłki, ślizgi. Wiadomo, taktyka była taka obronna, że cały zespół naprawdę no, grał w solidny futbol. Właśnie tak, rozmawiając z członkami waszej drużyny, można mieć wrażenie, że tam nie było jakiejś jednej wybijającej się gwiazdy, jakiegoś takiego jednego lidera, który by, można powiedzieć, ściągnął grę, tylko siłą był cały zespół. Kiedyś Jarosław Michalewicz bodajże opowiadał o takiej odprawie Wójcika, który napisał nazwiska niecałej jednostki, 20 zawodników i powiedział, że tutaj nie ma lepszych, nie ma gorszych, tylko w tym momencie razem, podkreślając te wasze nazwiska wszystkie, powiedział, że razem tylko możemy coś osiągnąć właśnie jako zespół.
Tak, zgadza się. To jest normalne, bo nikt tam nie będzie powiedział, że to podstawowy, w żaden teren nie powie, że pije, gramy podstawowym składem. Zawsze musi być jakaś mobilizacja, zachęta dla innych zawodników, dla tych, co siedzą na ławce, żeby czuli się też takimi, że w każdej chwili mogą wejść na to boisko i zastąpić gracza z podstawowej drużyny. Zapytam o ten właśnie okres trenerem Mojsiuszko, bo na wiosnę wtedy udało się Wam zbudować twierdzę Białystok. W Białymstoku wygrywacie wszystkie mecze. No prawie wszystkie. Przyjeżdżają do Was na wiosnę wielkie firmy jak Legia Warszawa, no i tutaj dostają w ciry. A do tego udaje Wam się zdobyć, no można powiedzieć, coś niezdobytego, czyli stadion w Zabrzu. Jedzie się na Mistrza Polski, jedzie się do Górnika z wielkimi gwiazdami. Urban, Komornicki, wielu, wielu innych, Iwan. Później przyjeżdża do Was Legia Warszawa, także z gwiazdami. Przyjeżdża Janas, przyjeżdża Dziekanowski. Tak. Sztycha nie robi, wygrywacie z nią gładko 2-0, w Zabrzu wygrywacie 3-2. Wygrywamy 3-2, tak. Udało się. A tam Mariusz Czystowski bramkę strzelił. I to takie podziękowania były, bo w tym momencie już jakiś telefon był, że Henkowi mój son, dla Henka mój syn urodził się dziecko. No i dopiero dowiedział się po meczu. Nikt nie chciał mówić w czasie meczu, także to też taki jeden element właśnie, że... No właśnie. Tamten sezon kończycie ostatecznie na 8 miejscu, co chyba jak na Beniaminkę należało uznać raczej za dobrą monetę, bo wtedy tych dobrych firm, tych dobrych drużyn w pierwszej lidze no nie brakowało. Była Legia, był Lech. Był GKS Katowice, wtedy bardzo mocny, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, czyli ten Śląsk cały, plus oczywiście Legia, plus Zagłębie Lubin, które również miało swoje aspiracje, czy chociażby Śląsk Wrocław. Jakie były Wasze oczekiwania przed kolejnym sezonem? W miarę apetytu, wzrostu apetytu, wyżej sięgać, w jakiś wyższy cel. To oczywiście pewne utrzymanie. I przy okazji to, co wyjdzie, to no nie mogliśmy na przykład zakładać, że od razu Mistrza Polski zdobędziemy. Budżet klubu wtedy, to może był budżet, dotacji, które dostawaliśmy tego, nie były takie znów jakieś wygórowane jak w innych zespołach. No ale zawodnictwo normalne, no, taka średnia krajowa była, no, inne kluby były bardziej zasobne w pieniądz, także mi się wydaje, że nawet swoimi zawodnikami, tak, bo tak dużo obcych zawodników żeśmy nie ściągnęli. Nie mieliśmy armii takiej zaciężnej. Jeden chyba był właśnie Leszczyk, to... jeżeli dobrze kojarzę wtedy. Tak, Leszczyk potem. Jarek Nowicki, Mojsa potem. Ale to jeszcze wcześniej. No. Także muszę panu powiedzieć, że jak przychodzili zawodnicy na sprawdziany do nas, to z Polski, nawet z nazwiskami, no to nie łapali się u nas. Mhm. Do widzenia powiedziano. Kolejny sezon, w kolejnym sezonie Jagiellonia znowu broni 8 miejsca w tabeli. Z drugiej strony tworzycie piękną historię, idąc w rozgrywkach o Puchar Polski aż do samego finału. Aczkolwiek początki wcale nie musiały być takie lekkie, łatwe i przyjemne, bo pierwszy rywal Chrobry Głogów, trzecia liga, to Wy tam jechaliście jako murowany faworyt, a awansujecie dopiero po rzutach karnych. Tak, tak, ja pamiętam ten mecz. Wtedy rozmawialiśmy właśnie z Antkiem Cyrwikiem i z Mirkiem Sową. Byliśmy w pokoju, tak cholera, męczą nas, wywożą na te zgrupowania, ten puchar, nie? No zobaczymy, jak przejdziemy tego, to pójdzie łatwo już. I tak się stało, ale było ciężko naprawdę. Mhm. Już nie pamiętam, kto opowiadał, że wtedy w bramce Chrobrego stał Tadeusz Pfeiffer, który kilka lat wcześniej obronił karnego wykonywanego przez Paolo Rossiego w meczu Juventus Lechia Gdańsk. Nie pamiętam. Okej. W ogóle, nie wiem, dużo takich momentów już zapomniałem, po prostu już to nie wpuściły. To było dawno i naprawdę poszło w zapomnienie już. Mhm. W którym momencie Wy jako drużyna uwierzyliście, że Jagiellonia może awansować do finału Pucharu Polski? Czy to było po wygraniu meczów ćwierćfinałowych, czy dopiero po wyeliminowaniu Ruchu Chorzów, który no niewątpliwie był faworytem tego półfinału z Jagiellonią, bo wtedy Ruch liderował w tabeli. Wtedy jak pojechaliśmy do Ruchu Chorzów,
Pamiętam jeszcze ten mecz. No. Tylko nie pamiętam, czy pan Bosiuszko prowadził już wtedy? Nie, zagraliśmy naprawdę solidny futbol. Lata mijały, pan cały czas był w tej Jagiellonii, cały czas grał w tej Jagiellonii. Jak pan się czuł fizycznie przy wszystko młodszych kolegach? Wydolnościowo? Chyba lepiej od tych młodych naprawdę. Nie wiem, no, miałem taki system opracowany, nie wiem, wiadomo, że co pomaga w kondycji, to jest utrzymanie tych mitochondrii w mięśniach. Kiedyś naczytałem się trochę książek i no, widziałem, że kiedyś na granicy zmęczenia trzeba pocisnąć. Potem jeszcze doładować się, także sam regulowałem tempo treningu. Takie, później ktoś to nazwał nawet superkompensacją, coś w tym rodzaju właśnie. No miałem trochę, jak jakieś nowości, czy chciałem wprowadzić w odbiorze piłki, chociażby co mówiłem do pana, że czysty odbiór piłki, to do elementów technicznych zaczął należeć do końca. Pracowałem nad sobą. Łatwo przychodziło, nie wiem dlaczego. Muszę ci powiedzieć, kiedyś pojechaliśmy do Karpacza na trening, zrobiono nam badania, próbę herbacką, stołeczek, na drugi dzień oczywiście po przespaniu nocy. No okazało się, że ja mam już super wydolność, no, po przerwie. Ja nie potrafiłem usiedzieć w domu, naprawdę, zawsze coś robiłem. Jak nie naprawiałem samochód, to rower, ciągle jestem w biegu, naprawdę. Nie wiem, czy ja będę robił na emeryturze. Panie Andrzeju, wtedy udało się, awansowaliście, to nie było tam żadnego dzieła przypadku, awansowaliście bardzo zasłużenie do tego finału. Jakie były wasze pierwsze myśli, bo przecież jeszcze dwa lata wcześniej graliście o awans do pierwszej ligi, a teraz nagle no, otwierają wam się wrota pod nazwą Puchar Zdobywców Pucharów. Jeden mecz dzielił was od tego, żeby awansować do europejskich pucharów, co umówmy się, jeszcze w 1986 roku, gdyby ktoś powiedział, że Jagiellonia może zagrać w pucharach, to chyba każdy pukałby się po głowie. Tak, żałuję. Nie grałem w tym meczu. Miałem kontuzję, zaleczyłem ją. To fatalna kontuzja. Złamanie kościa piątej kostki śródstopia. To jest trudno gojąca się kontuzja. Ale byłem zdolny do gry, ale no, muszę powiedzieć, że trener Buliński wtedy był, także pojechałem honorowo na ławkę posiedzieć sobie. Nie wiem dlaczego. Chciałem ją usunąć, nie wiem. Z tym, że miałem zły kontakt z tym trenerem już w czasie meczu. To był mecz, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że chyba kogoś tam, nie wiem, czy jakiegoś zawodnika z UKS-u poturbowałem niechcący, przeprosiłem. Jakiś pan, nie wiem, myślałem, przyszedł do mnie, uszczypnął i powiedział coś, ty chłopie, coś tego. A powiedziałem tam, gwizdę tego, bo brzydkie słowo powiedziałem, cieciu, idź tam tego, bo łapie mnie za rękę ktoś, nie wiedziałem, że to był trener, asystent Leszka Iżyckiego. No i potem jak pan Buliński przyszedł, z niektórymi się znamy, no to ja myślałem, będzie odstawka. Perspektywy pańskiej z ławki rezerwowych, gdy pan zagrał w tamtym spotkaniu, bo wiadomo, że Legia była lepsza, natomiast wszyscy mówią, że ona po prostu bardzo łatwo strzelała w tamtym spotkaniu gole, że po 30 minutach prowadziła już 3-0, po błędach, których w zasadzie no, nigdy wcześniej nie zdarzało się popełniać. Czy to Sowiński, czy to inni zawodnicy, że ktoś tam się spóźnił. Pan uważa, że gdyby pan zagrał w tym meczu, czy mógłby być, nie wiem, chociażby inny rezultat? Nie, ja nie mogę to powiedzieć, że gdybym zagrał, to by lepiej było. A jakby gorzej było? Nie można tego powiedzieć. Nie powiem, bo to... No, gdybym ja zagrał, ale gdybyśmy zaraz, to nie wiem, Barcelonę po kolei wszystkich, to... Nie. Jakie uczucie panu towarzyszyło od razu po finale? Czy był to niedosyt związany z przegranym meczem? Bo jak co by nie patrzeć, no Jagiellonii spadły wtedy duże pochwały za to, że zagrała otwarty, ciekawy mecz
przeciwko Legii Warszawa, czy jednak też jakiś rodzaj satysfakcji, że w końcu, że Jagiellonii udało się jeden dojść do tego finału, że mamy medal, tak, za finał, mamy srebrny medal, jesteśmy w tych rozgrywkach Pucharu Polski drugą drużyną w kraju. No, żeby nie patrzeć, do 2010 roku był to największy sukces Jagiellonii. Tak, to było bardzo ciężko, że podobno Legia wygrać. Legia była wtedy w ogromnym sztosie, także nie dziwiłbym się, gdybyśmy, no, ciężko coś powiedzieć naprawdę, no. Ale kimś tam odpowiednim zdarzeniem losu, gdybyśmy wygrali, to by się bardzo cieszył naprawdę. Jeszcze lepiej by się to zapisało w historii naszej piłki, no, białostockiej. Żal był, kiedy się okazało, że Legia wylosowała Barcelonę? No, żal. Szkoda po prostu takich powiedzeń i wszystko, no. Fajnie byłoby przyjąć Barcelonę. Nie wiem, ilu obramkami nas poczęstowano, ale jakiś opór byśmy na pewno przeciwstawili. No. Panie Andrzeju, kończy się tamten sezon i można powiedzieć, że wraz z zakończeniem tamtego sezonu kończy się też projekt pod nazwą Wielka Jaga lat 80., bo w szybkim czasie odchodzi od Was, jeżeli się nie mylę, pięciu kluczowych zawodników: Michalewicz, dwóch Bajerów, Czykier i Lisowski. Pan już był wtedy doświadczonym zawodnikiem, któremu można powiedzieć było bliżej końca niż początku kariery. Czy spodziewał się Pan, że za chwilę Jagiellonię czeka, no, co by to nie mówić, katastrofa w postaci spadku, czy jednak widział Pan w tej wchodzącej wtedy młodzieży trenera Brewczyka w Mistrzach Polski Juniorów, tak, jednak ten potencjał, że znowu, podobnie tak jak ta młodzież Karolusa, mogą pociągnąć tę drużynę? No ciężko mi powiedzieć to, ale ja może ciebie powiem, że po prostu wiadomo, że ci młodzi kiedyś będą lepsi, człowiek już nie te kości, już nie te mięśnie. Kiedyś 30 lat to już piłkarza grzebano. To jeszcze doczekałem tych chwil, myślę, że trzeba jakoś przebranżowić się, do pracy pójść, za granicę wyjechać. No i wtedy po spadku już jak tego, to pojechałem z Antkiem Syrwikiem do Belgii. Tam próbowaliśmy, no, próbowaliśmy, gdzie chleb, tam ojczyzna, no, po prostu. No właśnie, jak wyglądała, jak wyglądało, że tak powiem, pańskie tutaj, można powiedzieć, życie po życiu, bo umówmy się, wraz z zakończeniem gry w Jagiellonii skończyło się Pana takie duże granie na poziomie tym centralnym. Chociaż trzeba warto podkreślić, że w piłkę nożną grał Pan dosyć długo jeszcze później. Do dzisiaj prawie, tak. W Olbojach do dzisiaj. Natomiast jeżeli chodzi o taki poziom seniorski, to dosyć długo, do 50 roku życia, jeżeli udało mi się dobrze wyszukać informacji. Natomiast czy ciężko było dla osoby, która do tej pory żyła, można powiedzieć, tylko z grania, z treningów, ciężko było, że tak powiem, przestawić się na takie codzienne życie znane takiego zwykłego Kowalskiego? Nie, ja już byłem przygotowany na to. Umiałem podstawy naprawy samochodów. U siebie w domu, pamiętam, dostałem mieszkanie jeszcze, to jeszcze te firmy wspomagające nas załatwiły materiały, ja sam wyremontowałem mieszkanie. Po raz pierwszy kafelki użyłem w łazience. Użyłem parkiet, udało się. No, trochę na budowlance się poznałem, trochę na elektryce. No taki majsterkowicz byłem, no, w sumie. Ale wie Pan, to wszystkiego po trochu, tak nauczyć się, to też niedobrze. No lepiej się wyspecjalizować w jednej dziedzinie, wtedy jakiś pieniądz jest konkretny. A tu po prostu jesteś robotnikiem w domu, no, po prostu naprawiasz coś sobie tutaj. Ale dorabiałem. Też jakieś pieniążki były fajne z tego. Byłem przygotowany do coś takiego. Czyli nie było dla Pana jakimś wielkim szokiem, że o, skończyła się kariera i teraz będę w życiu robił? Nie, nie płakałem. Panie Andrzeju, długo, tak jak mówiłem, długo Pan grał jeszcze w piłkę, pewnie, że to też nawet funkcję grającego trenera, czy bodajże w Michałowie, jeżeli dobrze kojarzę. Nie, w Grudku. Wrócę, przepraszam. Pozdrawiam Grudek, naprawdę. Tam nigdy się nie dopraszałem, ale kiedyś prezes ówczesny, pan Lutostański, zaprosił mnie i powiedział: słuchaj,
naucz ich grać w piłkę. No dobrze, no. Ale co chciał, żebym z Białegostoku piłkarzy ściągnął. Ja tam może paru zostało z Białegostoku, ja miejscowymi zawodnikami zrobiłem awans. Szybko, wszystko. Oczywiście miałem zawsze kłopoty z pierwszymi mecami. Nauczyć taktyki bronienia na tym poziomie, co wtedy zaprezentowałem w Grudku, to trzeba parę tygodni naprawdę przestudiować, nagrać tych zawodników, pokazać jak grają, jak się ustawiają. Pierwsze mecze w lidze kończyły się katastrofą. Pierwsze sparingi. 7-0, 9-0. Później remis, a potem już jak składka. Trzeba kręcić, trzeba pokazać oblicze, prawdziwe oblicze. Ty nie widzisz, dopiero jak dłuższe się przejrzysz. Ja jestem najlepszy, ktoś mówi, ale trenerze, jak grałem. Nie, zobacz chłopie, to zrobiłeś źle, to wszystko co robiłem, poprawiaj to i... Można powiedzieć, że jak pan się odnajdował w tym, na tym poziomie, można powiedzieć, tych niższych lig? Bo to jest swoisty folklor, gdzie wiadomo, miał pan w karierze występy, czy w finale, przepraszam, nie w finale, ale na Cichej w Chorzowie, przy Roosevelta w Zabrzu, tutaj w Białymstoku przy 30 tysiącach i nagle no, przychodzi panu grać no, na boiskach w zasadzie obok jakiegoś pastwiska czy jakichś innych atrakcji lokalnych. Tam może pieniędzy z tego nie było, ale ja naprawdę lubiłem grać w piłkę. Podczas jakiegoś ruchu, a przy okazji jak byłem trenerem, to przy okazji jakoś robiło się odpowiednią robotę, dobrą robotę, naprawdę. Co jeszcze? Bardzo miło jeszcze wspominam Kolno. Tam, no niestety, zaproszono mnie też, żeby nauczyć grać w piłkę. W rundzie jesiennej zdobyli jeden punkt tylko. Gdy przyszedłem, miałem 3 tygodnie tylko, żeby zespół przygotować. I pamiętam pierwszy mecz z Mlekowitą. Mlekowita napoczerowana, tam był trudno, wszyscy piłkarze z Jagiellonii. A oni strzelają na bramkę dopiero w 45 minucie, z zamieszania. I żadnego strzału na bramkę nie oddali. Pamiętam wtedy ówczesny prezes Sapiński powiedział, że mnie zatrudni jeszcze. Mówi, nie poznaje drużyny. No ale niestety, zdobyłem tylko 13 punktów z chłopakami, z juniorami. Bo wszyscy z Łomży, ci zawodnicy podchodzili, zostało 2 starych, no ja próbowałem grać, ale już potem spróbowałem. Patrząc na pana, można odnieść wrażenie, że pomimo, że dzisiaj pan zawodowo zajmuje się, prawda, czymś innym, zupełnie związanym z piłką nożną, to jednak piłka nożna cały czas jest obok pana, czy to jako trener, czy teraz jako zawodnik drużyną. Nie, jako obserwator, lubię oglądać Jagiellonię, zobaczyć jak grają taktykę, porównać dlaczego ten tak, dlaczego 2 metry stał dalej, bo tu już błąd taktyczny. Sobie to moje takie rozważania są. Czy da się poprawić coś jeszcze w piłce? Da się, dużo. Panie Andrzeju, czego możemy panu życzyć dzisiaj, w tym momencie? No nie wiem, zdrowia i trzeźwości umysłu do późnych lat starczy. Chyba tak. Osobiście. STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.